Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i tym razem jest to tygodniowy vlog. Mamy poniedziałek i wiecie co ja dzisiaj robię? Dzisiaj wracam do domu. Dzisiejszy dzień spędzam na pakowaniu, tak, ponieważ mam całą pustą walizkę i mogę zabrać sobie jakieś książki do Warszawy, więc korzystam z tego, plus mama pakuje mi tam karton, który później z książkami wyślę. Z ciekawostek jeszcze powiem, że zabieram ten mój obraz, bo ma idealny wymiar, żeby wsadzić go do walizki, zresztą jakby się nie zmieścił do walizki, to i tak bym go zabrała. Plus mam takiego nowego case'a na telefon i kilka osób na Snapie pytało, skąd on jest, więc tak dam znać, że z Bershki i wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. No i pożyczyłam też dwie książki, które ze sobą zabieram. Pierwsza z nich to Wanna z kolumnadą i płaczę ze śmiechu, kiedy to czytam, ale trochę też z rozpaczy nad naszym pięknym krajem. A druga to Listy niezapomniane. Mam ochotę na jakieś takie ciekawostki o ludziach. Ciekawych ludziach. Tak, tak to w środku wygląda. Mogę Wam jeszcze pokazać kogoś, kogo dawno nie było. Winior. Cały dzień w pociągu. Czas. Start. Wróciłam do mieszkania, posprzątałam prawie wszystko i przyszła do mnie paczka, którą moja mama wysłała wczoraj, więc bardzo się cieszę. W tej wielkiej paczce od mamy są książki, więc moi drodzy, ja w ogóle w walizce przywiozłam trochę książek, ale to już Wam chyba mówiłam. Jeżeli tak dalej pójdzie, jeszcze 2-3 takie paczki i wszystkie książki są z powrotem razem ze mną, więc nie mogę się doczekać. Także teraz możemy porobić rzecz, którą wszyscy kochamy najbardziej, czyli układać książki. A przynajmniej ja to zrobię, a potem pokażę Wam efekt. Więc jeżeli chodzi o ułożenie książek, to wyszło to tak, że tutaj na początku mamy w sumie tęczę, a na dole jest kilka serii. I też część książek znalazła się tutaj. Ale skoro już przy książkach jesteśmy, to pokażę Wam takie trzy nowości, które dostałam od wydawnictwa Fabuła Fraza. Po pierwsze dostałam kolorowankę Urok Horroru, którą ma już moja mama i wiem, że jej się bardzo podobała. Może kiedyś się skuszę, żeby pokolorować. Po drugie Instytor, kto pierwszy podpalił stos, oraz Zamek, który jest prawdziwą cegiełką i o którym filmik znajdziecie na kanale. Tutaj u góry odsyłam. Ale skoro przy tej półce jesteśmy, to pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, która do mnie dotarła jakiś czas temu, czyli nową fantastykę. Koniecznie dajcie znać, kto z Was ma, kto z Was czyta, kto z Was chciałby poczytać. Swoją drogą, czwartek to idealny dzień na live'a. Moi drodzy, piątek, ten tydzień się kończy, ten vlog natomiast jest bardzo, bardzo krótki, za co Was przepraszam. I z tego, co mi się wydaje, to ani w sobotę, ani w niedzielę nie będę za dużo nagrywała. Może wrzucę Wam tutaj jakieś przebitki z tego, co będę robiła z tej najciekawszej części weekendu, czyli bycie pomocnikiem przy tworzeniu live'a. Mam nadzieję, że zaraz zobaczycie czyjego. Poza tym z takiego update'u życiowego powiem tylko, że bardzo podoba mi się ten obraz tutaj, chociaż wiem, że jest on dziwny, ale wiecie, mam do niego sentyment. Głównie przez wzgląd na historię jego powstania. Jeżeli jeszcze jej nie znacie, to odsyłam Was do filmiku Room Tour z mojego starego pokoju, bo tam mniej więcej powiedziałam, o co chodzi z tym obrazem. No i też oglądam sobie teraz dobre miejsce. Jeżeli macie mi coś ciekawego do polecenia na Netflixie, to piszcie w komentarzu, bo mam wrażenie, że obejrzałam już tam wszystko. No i moi drodzy, jest jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna sprawa. W ten weekend odbędzie się ten 24-godzinny maraton czytelniczy, o którym mówiłam w poprzednim vlogu, więc jeżeli jesteście zainteresowani wzięciem udziału, to wszelkie informacje znajdziecie w wydarzeniu, do którego link podam Wam w opisie. No i właśnie zważywszy na to, że raczej w weekend nagrywać za bardzo nie będę, to chciałabym już w tym momencie się z Wami pożegnać i podziękować bardzo, ale to bardzo za oglądanie tego filmu. Jeżeli lubicie weekly vlogi, nawet jeżeli one są takie trochę krótsze, to zostawcie kciuka w górę, dajcie znać w komentarzu, co tam w tym filmiku najbardziej Was zainteresowało, a ja już nie przedłużam. Do zobaczenia za tydzień. Pa! Co będziesz robił dzisiaj? Opowiedz nam. Będę robił unboxing. Ja jestem strasznie słaby w unboxingach. Uczajmy się. Bo ja nigdy nie robiłem żadnego. Szerzy mi piątej klepki brak, bo od razu